Mam nadzieję, że jesteście przygotowani dzisiaj na dłuższe rozważanie. Dlatego, że temat, który dzisiaj chcę poruszyć, jest bardzo obszernym tematem. Dlatego też może czasami, a może często niezrozumiałym i nie do końca potrafimy go w swoim umyśle pojąć. Ale temat, który jest ciągle aktualny, temat, który ciągle powraca w Kościele jak bumerang, temat uzdrowienia, choroby i uzdrowienia, bo te dwa tematy są ze sobą połączone. Nie można mówić o uzdrowieniu bez poruszenia tematu choroby. Dlatego też postanowiłem, żeby pewne rzeczy nam nakreślić, wyjaśnić, żebyśmy też spojrzeli na temat uzdrowienia i na temat choroby, tak jak mówi Boże Słowo. Dlatego też postanowiłem, aby ten dzisiejszy wieczór, to nasze dzisiejsze nabożeństwo miało też taki aspekt nauczania, tego, żebyśmy zrozumieli, czym jest uzdrowienie, zanim będziemy się modlić o uzdrowienie, zanim podejdziemy tak fizycznie do tej kwestii w modlitwie, to zobaczmy, jak to pojęcie, ten temat uzdrowienia, choroby pokazuje nam Boże Słowo. Często jest tak, że ten temat uzdrowienia staje się w życiu chrześcijanina bardzo takim tematem fundamentalnym. Jest fundamentem, na którym chrześcijanie budują swoje życie, tą społeczność z Panem Jezusem. I to bardzo często może prowadzić do takiego skrzywienia patrzenia na uzdrowienie. Myślę, że wielu z nas spotkało się z taką kwestią i słyszeliśmy o takich rzeczach, kiedy jakby chrześcijanin skupia się tylko i wyłącznie w swoim życiu na uzdrowieniu, a nie skupia się na tych rzeczach, które są istotne i ważne. Więc uzdrowienie nie może być fundamentem, na którym budujemy swoją wiarę i uzdrowienie nie może być fundamentem, na którym budujemy społeczność z Panem Jezusem. Bo zobaczmy, co powiedział Pan Jezus, kiedy zmartwychwstał i posyłał swoich uczniów do tego, żeby poszli do różnych krańców ziemi i głosili Ewangelię. Dlatego też chciałbym, żebyśmy dzisiaj mieli Boże Słowo przed sobą, żebyśmy otwierali te fragmenty, które będziemy czytać. I otwórzmy Ewangelię Marka na 16 rozdziale i wspólnie przeczytajmy od 15 wersetu słowa, które do uczniów skierował Pan Jezus. I powiedział im: idźcie do najdalszych zakątków świata. Głoście tam dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Naszym zadaniem jako chrześcijan jest to, żeby iść i głosić Ewangelię do wszystkich miejsc, do których będzie posyłał nas Jezus Chrystus. Bez wyjątku, bez zastanowienia się, czy mamy tam pójść, czy nie. Jeżeli Bóg cię posyła do jakiegoś miejsca, to tam idź. Słuchaj się Bożego głosu i idź do miejsca, w które kieruje cię Bóg. Bo zobaczcie, że Słowo Boże mówi o tym, że kto uwierzy temu przesłaniu, które skierujesz w tym miejscu, zostanie zbawiony. Zostanie ochrzczony i będzie zbawiony. A więc doświadczy tego najważniejszego celu, w którym przyszedł Pan Jezus i za który umarł na krzyżu. A więc tego, żebyśmy mogli być zbawieni. A kto uwierzy, a kto nie uwierzy, będzie potępiony, mówi Pan Jezus. A więc istotą chrześcijanina, fundamentem chrześcijańskiego życia jest głoszenie Ewangelii o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. I dopiero potem w 17 wersecie czytamy tak: tym natomiast, którzy uwierzą, towarzyszyć będą takie znaki. Tym, którzy uwierzą, a więc tym, którzy przyjmą zbawienie w Jezusie Chrystusie, towarzyszyć będą takie znaki. Nie będą one codziennie występowały w życiu, towarzyszyć będą. A więc będą miały swój wymiar w życiu chrześcijanina, ale nie zawsze i nie ciągle. One mają nam towarzyszyć. To nie jest fundament, na którym mamy budować swoje chrześcijaństwo. To będzie coś, co będzie dodane do naszego zbawienia, do naszego chrześcijańskiego życia. Towarzyszyć będą takie znaki. W moim imieniu będą wyganiać demony, będą mówić nowymi językami. W swoje ręce brać będą węże, a gdyby nawet coś trującego wypili, na pewno im nie zaszkodzi. Na chorych będą kłaść ręce, a ci wyzdrowieją. Na chorych kłaść będą ręce, a ci wyzdrowieją. A więc widzimy, że te znaki mają nam towarzyszyć, ale nie są w centrum naszego chrześcijańskiego życia. To nie może być fundament, na którym budujesz swoją wiarę, tak jak powiedziałem, i społeczność z Jezusem Chrystusem.
Temat uzdrowienia, tak jak powiedziałem na samym początku, jest bardzo mocno związany z tematem choroby. I to również bardzo ważna jest kwestia w życiu chrześcijanina, żebyśmy umieli zrozumieć, dlaczego ludzie chorują. Dlaczego my, jako chrześcijanie, chorujemy. Dlaczego nasze ciała podlegają chorobie, które też są na tym świecie. Chorujemy, a więc w związku z tym potrzebujemy nadziei związanej z pokrzepieniem, polepszeniem naszego stanu zdrowia. Choroby są wszędzie. Choroby dotykają każdego człowieka. Choroby są na całym świecie, dotykają każdej narodowości, każdej społeczności, dotykają biednych, dotykają bogatych, dotykają wierzących, dotykają niewierzących, dotykają dorosłych, dotykają dzieci. Choroba jest czymś normalnym w tym świecie. I myślę, że zgodzicie się ze mną, że każdy, kto z nas kiedykolwiek chorował, doświadczył takiego troszeczkę upokorzenia. Kiedy jesteś chory, bardzo chory, jesteś jak dziecko, potrzebujesz pomocy, potrzebujesz wsparcia, potrzebujesz drugiej osoby, potrzebujesz tego, żeby ktoś pomógł ci przeżyć kolejną godzinę, kolejny dzień, kolejną chwilę. A więc choroba w życiu chrześcijanina czy w życiu człowieka czasami jest takim upokorzeniem i często stajemy się jak dzieci bezradni, potrzebujący opieki innej osoby. Choroby nie możemy uniknąć za pomocą takich doczesnych środków, nie wiem, typu tabletki, typu szczepionka, typu, nie wiem, jakieś inne rzeczy, które dzisiaj są dostępne. Dlatego, że to nie są środki, które mają zapobiec chorobie, ale to są środki, które mają złagodzić objawy choroby, której ulegamy. Skąd się wzięła choroba? Bo to jest pytanie, które bardzo często zostaje zadawane przez ludzi niewierzących. Skoro Bóg jest wszechmogący, to czy Bóg stworzył też chorobę? To dlaczego Bóg nie może poradzić tym wszystkim chorobom, które są na świecie? A więc źródłem choroby jest to, co się wydarzyło w ogrodzie Eden. Jest nieuniknionym rezultatem nieposłuszeństwa Adama i Ewy, którzy nie byli posłuszni Bożemu Słowu, Bożemu Głosu. I od momentu, kiedy wszedł grzech na świat, zobaczcie, że człowiek ciągle niszczy swoje ciało. Ciągle niszczy środowisko, w którym żyje. Ciągle sprzeciwia się Bożemu planu. Ciągle jest nieposłuszny temu, co Bóg przygotował dla człowieka, dla tego świata. Naturalne takie przyczyny chorób, które dzisiaj możemy zauważyć w naszym codziennym świecie, może nie naturalne, może bardziej takie fizyczne przyczyny chorób, to jest niedbałość. Nie dbamy o swoje zdrowie. Nie ubieramy się, kiedy jest zimno, odpowiednio, żeby nie zachorować. Czasami przyczyną choroby w życiu człowieka jest brak odpoczynku. Człowiek jest tak mocno przepracowany, że jego ciało, jego organizm zaczyna pokazywać, że potrzebuje odpoczynku. A więc choroba jest skutkiem tego, że jesteśmy przepracowani. Nie mamy w swoim życiu miejsca na odpoczynek, żeby się zrelaksować, żeby nabrać sił do kolejnego dnia, który jest przed nami. Bardzo często, i myślę, że w naszym zborze możemy to też powiedzieć, że choroby to jest też rezultat kiepskiej diety. Nieodpowiedniej diety, którą stosujemy. Niedożywienie też powoduje chorobę w życiu człowieka. Brak higieny osobistej. To ewidentnie prowadzi do tego, że człowiek za jakiś czas zachoruje. Jeżeli nie będziemy dbać o swoje zęby, nie będziemy dbać o swoje ciało, nie będziemy się myć, to doprowadzi do tego, że zaczniemy chorować. Ale też jest powodem choroby to, że czasami nie stosujemy higieny naszego umysłu. Nie stosujemy higieny naszego umysłu. Zamartwiamy się. Żyjemy w lęku, w strachu. Negatywnie myślimy, zniechęceni jesteśmy i tak dalej, i tak dalej. To powoduje też to, że zaczynamy chorować. Przypowieści Salomona w 17 rozdziale, w 22 wersecie mówią tak. Przypowieści Salomona, 17 rozdział, 22 werset. Radość serca służy zdrowiu, lecz przygnębiony duch ujmuje sił. Kiedy w swoim sercu masz radość, to ta radość służy temu, że twoje ciało pracuje odpowiednio, że twoje ciało funkcjonuje tak, jak przygotował je do tego Bóg. Ale kiedy twoje ciało jest skupione na negatywnym myśleniu, zniechęceniu, zamartwianiu się, to te elementy zabierają twojemu ciału siłę.
i nie masz siły do tego, żeby dalej zdrowo funkcjonować w tym świecie. To są takie przyczyny naturalne, fizyczne, które możemy zaobserwować dzisiaj w świecie, które powodują choroby. Ale też są duchowe przyczyny choroby. Jedną z takich podstawowych przyczyn choroby jest to, co weszło na świat, a więc grzech. Bardzo często powodem tego, że człowiek zaczyna chorować, jest to, że trwa w grzechu, że trwa w niewyznanym grzechu, że nie wyznał jakiegoś grzechu i to cały czas w jego sercu gdzieś pracuje i powoduje to, że człowiek zaczyna chorować duchowo. Zgorzchniałość, a więc ciągłe narzekanie, też powoduje to, że człowiek może zachorować duchowo. Kolejnym elementem takiej duchowej choroby jest to, że człowiek nie umie przebaczyć. Kiedy nie umiesz przebaczyć drugiej osobie, to cały czas w twoim sercu będzie korzeń goryczy, który będzie powodował to, że duchowo będziesz ciągle chory, że nie będziesz mógł prowadzić takiego zdrowego, radosnego trybu życia, o którym mówił Salomon w przypowieściach. Bo radość serca służy zdrowiu. Brak przebaczenia w twoim sercu powoduje to, że twoje życie, że twoje serce nie funkcjonuje prawidłowo. Nienawiść jest kolejną przyczyną tego, że potrafimy zachorować duchowo, że możemy duchowo chorować. Efezjan, 4 rozdział, 31 werset. Paweł tam wyraźnie mówi, że powinniśmy jako chrześcijanie unikać tych wszystkich rzeczy, które do tej pory sobie wymieniliśmy, dlatego że one prowadzą do tego, że będziemy duchowo chorzy. W liście do Efezjan, w 4 rozdziale, w 31 wersecie, Paweł napisał tak. Usuńcie spośród siebie wszelką gorycz i gwałt, gniew, krzyk i oszczerstwo. Nie tolerujcie po swojej stronie najmniejszej niegodziwości. Dlaczego Paweł o tym mówi do kościoła w Efezie? Dlatego, że był świadomy tego, że te rzeczy, gwałt, gniew, krzyk, oszczerstwa, niegodziwości w życiu chrześcijanina prowadzą do tego, że zacznie chorować duchowo. Że duchowo będzie ciągle potrzebował lekarza. Kolejnym takim elementem, który powoduje to, że zaczynamy chorować i potrzebujemy uzdrowienia, jest to, że otwieramy furtkę na rzeczy demoniczne. Że pozwalamy demonom na to, żeby weszły do naszego serca i zaczęły ograbiać nas z obecności Ducha Świętego. Jeżeli ochylisz furtkę demonom, to bądź pewny, że potrzebujesz uzdrowienia, tego duchowego uzdrowienia. I w liście w Ewangelii Łukasza, w 13 rozdziale, od 10 do 16 wersetu, nie szukajcie tego, bo nie będziemy tam czytać, ale tam jest historia o pewnej kobiecie, którą Pan Jezus uwolnił z tego, że była przez 18 lat pod panowaniem ducha słabości. Przez 18 lat ta kobieta była duchowo chora, dlatego że pozwoliła na to, żeby demon wszedł do jej serca i zapanował przez 18 lat, panował w jej sercu. Jezus ją uzdrowił z tego. Pojawia się pytanie, które bardzo często stawiamy Bogu, ale też i sobie, ale też bardzo często jest stawiane przez ludzi niewierzących nam, chrześcijanom. Dlaczego Bóg dopuszcza do choroby? Skoro jest wszechmogący, skoro jest miłosierny, skoro kocha nas, skoro jest miłością, skoro umiłował nas tak mocno, że posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa na świat, żeby umarł za mnie i za ciebie, to dlaczego Bóg dopuszcza do choroby? To dlaczego Bóg do tego dopuszcza? Zanim odpowiemy sobie na to pytanie, to chciałbym wam powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Choroba nie jest wolą Bożą. Choroba nie przyszła na świat ze względu na to, że Bóg tak postanowił. Ale choroba przyszła ze względu na to, że człowiek był nieposłuszny Bogu i Jego Słowu. Choroba nie jest wolą Bożą, ale w Kościele katolickim, i tutaj należy to zaznaczyć, została wprowadzona teologia cierpienia, która według ich nauczania ma za zadanie nas wzmocnić. Tam Kościół katolicki bardzo mocno naucza tego, że jeżeli chorujesz, cierpisz z Chrystusem i wzmacniasz siebie. Jeżeli chorujesz z Chrystusem, rozbudzasz w sobie zaufanie do Boga. Kościół katolicki posunął się tak daleko, że mówi, jeżeli cierpisz, to jest uczynek, który może cię zbawić. Twoje cierpienie może cię zbawić.
Wiemy, że to jest fałszywa nauka. Myślę, że wielokrotnie spotkaliśmy się z takim stwierdzeniem w kościele tradycyjnym, katolickim, że Bóg tak chciał. Ktoś umarł ze względu na chorobę, bo Bóg tak chciał. Albo Bóg nie doświadcza. Choruje, bo Bóg mnie doświadcza. Wyobrażasz sobie powiedzieć człowiekowi, który choruje, że Bóg cię doświadcza? Chorujesz na coś? I mówisz człowiekowi, albo słyszysz od kogoś, wiesz co, Bóg cię chce doświadczyć. Bóg chce zobaczyć, jaki silny, jaki mocny jesteś, jak mocno ufasz. Bóg nikogo poprzez chorobę nie chce doświadczyć. Kiedy mówisz człowiekowi, że Bóg go doświadcza przez chorobę, to stawiasz się w pozycji takiej, jakbyś wiedział, jaki Bóg ma zamiar dotyczący tego człowieka. A nikt z nas nie wie, jaki Bóg ma zamiar dotyczący życia każdego z nas. Wiemy, że Bóg chce tego, żebyśmy byli Mu posłuszni, żebyśmy szli za Jego głosem, żebyśmy wypełniali Jego Słowo, ale my wiemy tylko to, co zostało nam objawione w Bożym Słowie i nic więcej. A więc nie możemy powiedzieć człowiekowi, który choruje, że Bóg go doświadcza, dlatego że nie wiemy, jaki jest Boży zamiar dla tego człowieka, który choruje. Albo to, chorujesz, bo Bóg cię ukarał za twoje grzechy. To myślę, że wielokrotnie słyszeliśmy. Ktoś zachorował, a Bóg go skarał za jego postępowanie, za to, że kiedyś tak żył, albo żyje takimi grzechami. To dlatego choruje. Kiedy czytam Boże Słowo, kiedy zaglądam do Bożego Słowa, to widzę o tym, że Bóg wychowuje, że Bóg karze, że kara i wychowanie jest potrzebne w życiu chrześcijanina. Ale skąd ja mogę wiedzieć, że ta choroba, którą ktoś przechodzi, jest z powodu tego, że Bóg go dyscyplinuje, czy może jest atakiem szatana? Nie wiem tego. Nikt z nas tak naprawdę nie wie, czy choroba, którą przechodzi, jest jakąś dyscypliną spowodowaną przez Pana Boga, czy atakiem szatańskim, który chce nas zaatakować. I to jest fałszywe nauczanie. To jest nauczanie, które jest niezgodne z Bożym Słowem i myślę, że warto przyjrzeć się temu, co Boże Słowo mówi na temat choroby i uzdrowienia. Kiedy pojawia się choroba w moim życiu, to co ja muszę zrobić? Ja myślę, że przede wszystkim powinniśmy zajrzeć do Bożego Słowa i przyjrzeć się osobie, która na temat choroby może powiedzieć jak najwięcej. Wiecie, o kim chcę powiedzieć? O Jobie. Hiob, Job, nie wiem, jak każdy inaczej mówi, ale to jest człowiek, który doświadczył choroby, który doświadczył cierpienia w swoim życiu. I chciałbym, żebyśmy, kiedy przychodzi do naszego życia choroba, przyjęli postawę Joba. Przyjęli postawę człowieka, który z cierpieniem, z chorobą mierzył się przez jakiś czas. Sprawdź, czy nie ma w twoim sercu jakiegoś grzechu. Czy nie ma w twoim sercu jakichś myśli, które są przeciwko Bogu. I proś Boga o uzdrowienie. Taka była postawa Joba. Job nie oskarżał Boga o to, że choruje, o to, że cierpi, ale sprawdził stan swojego serca. Jakie ma myśli, jakie jest jego serce i czy czasami w tym sercu nie ma grzechu, które mogłoby być przewinieniem wobec Boga. I prosić Boga o uzdrowienie. Prosić tego, który jest Panem naszego życia i ciała, o to, żeby przyszedł i dotknął i uzdrowił. Nie ma prostej takiej łatwej odpowiedzi na pytanie dotyczące cierpienia, dotyczące zła, dotyczące tragedii, dotyczące śmierci. Nie ma prostej odpowiedzi na to. Musimy szukać w Bożym Słowie przykładów i według tych przykładów wyciągać wnioski na temat cierpienia, zła i tragedii i śmierci w życiu chrześcijanina, w życiu człowieka. Dzisiaj bardzo popularna Ewangelia sukcesu, taka prosperity, która właśnie buduje na fundamencie tego, że człowiek, chrześcijanin nie może chorować, nie może cierpieć, nie może przechodzić życiowej tragedii, bo jeżeli przechodzi życiowe tragedie, cierpi, choruje, to znaczy, że nie wierzy. Kto z nas dzisiaj może powiedzieć, że brak mu wiary? Każdy z nas wierzy. Jesteśmy tutaj zgromadzeni, dlatego że wierzymy w Jezusa Chrystusa. Amen? Dlatego wierzymy, że umarł za nas na krzyżu. Amen? A więc ta fałszywa nauka Ewangelii sukcesu powoduje to, że w wielu ludziach, którzy chorują, zaczynają się pojawiać pytania, wątpiące pytania.
czy brak mi wiary? Czy moja wiara jest niewystarczająca? Bo skoro nauczają i mówią o tym, że jeżeli jestem chrześcijaninem, to nie mogę chorować, cierpieć, nie mogę przechodzić życiowych tragedii. Pewni możemy być tego, że Bóg tych rzeczy nie stworzył. Bóg nie stworzył choroby, Bóg nie stworzył cierpienia, Bóg nie stworzył tragedii życiowych. Bo kiedy zajrzymy do pierwszej księgi Mojżeszowej i zobaczymy, jak Bóg stwarzał świat, to widzimy w tym stworzeniu, że za każdym razem, kiedy Bóg coś stworzył, to powiedział, to jest dobre. To jest bardzo dobre. To jest dobre, tak? I kilkakrotnie widzimy tam, jak Bóg przez cały tydzień stwarzania świata mówi, to jest dobre, to jest bardzo dobre. A więc nie widzimy tam elementów, które są złe, które powodują chorobę, cierpienie czy tragedię życiową. Bóg wszystko, co stworzył, było dobre. Ale Boże Słowo mówi nam też o tym, że człowiek był nieposłuszny, że człowiek sprzeciwił się Bożemu Słowu i wszedł grzech na świat. Ale Boże Słowo uczy nas tego, że możemy to wszystko przejść. Te wszystkie choroby, cierpienia, które są rezultatem grzechu, który wszedł na świat, możemy przejść poprzez ponadnaturalną moc. Ponadnaturalną moc, która jest nieosiągalna dla człowieka, który nie jest w Chrystusie. Kiedy jesteś w Chrystusie, masz tą ponadnaturalną moc, którą możesz czerpać z Jezusa Chrystusa i przejść chorobę, przejść cierpienie, przejść tragedię życiową z Chrystusem. Druga Mojżeszowa, 15 rozdział. Druga Mojżeszowa, 15 rozdział, 26 werset. Mówią nam, dlaczego możemy przejść to z Chrystusem, dlaczego możemy przejść to z Bogiem. 15 rozdział, 26 werset. Nie będziemy czytać całego tego fragmentu, ale ostatnie zdanie. Ja, Pan, jestem Twoim lekarzem. Dlatego możesz powiedzieć, że jesteś w stanie przejść z Chrystusem każde cierpienie, każdą chorobę, dlatego że to Pan jest Twoim lekarzem. Rafa. Bóg Rafa, tak? Lekarz. Ten, który uzdrawia. Ten, który leczy. I dzięki temu wersetowi i innym, które mówią o tym, że Bóg jest naszym lekarzem, możemy być pewni tego, że Bóg jest z tymi, którzy przechodzą chorobę, którzy przechodzą cierpienie, którzy przechodzą tragedię życiową, tak jak był z Jobem. W 23 rozdziale Księgi Joba, 10 werset, brzmi tak. On jednak wie, którą drogą kroczę. Gdybym poddał mnie próbie, wyszedłbym czysty jak złoto. Job mówi, że Bóg wie, jaką drogą kroczy. I gdyby to była próba w jego życiu, to z tej próby wyszedłby jak złoto, dlatego że całkowicie zaufał Bogu i wiedział, że On jest jego lekarzem. Bóg daje rozwiązanie tylko w Jezusie Chrystusie dzisiaj. Bóg daje rozwiązanie do mojej i Twojej choroby, do mojego i Twojego cierpienia w Jezusie Chrystusie. W liście do Filipian, 4 rozdziale, w 6 i 7 wersecie, czytamy takie słowa. List do Filipian, 4 rozdział, 6 i 7 werset. Apostoł Paweł zachęca Kościół do tego, żeby przestali się martwić o cokolwiek. O choroby również, o cierpienie również, o tragedię życiową również. Mówi, przestańcie martwić się o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie, proście z wdzięcznością, przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu, a pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. Pokój Boży, który przewyższa wszelki ludzki umysł, będzie strzegł nas, dlatego że Jezus Chrystus jest tym, który również jest naszym lekarzem. W liście do Rzymian, 8 rozdziale, 28 wersecie czytamy takie słowa. 8 rozdział, 28 werset. A wiemy, że kochającym Boga to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem, wszystko służy ku dobremu. Wszystko służy ku dobremu. Również to cierpienie, choroba, przez którą musimy przejść, jest ku dobremu w Jezusie Chrystusie. Jeżeli kochasz Boga,
Jeżeli jesteś posłuszny Jego Słowu, to wiedz, że Bóg z twojej choroby może, twoją chorobę może posłużyć ku dobremu. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5:18. To jest coś, co myślę, że dla wielu z nas jest ciągle niezrozumiałe. I ciągle musimy prosić Boga o łaskę wiary i zrozumienia tego fragmentu. Bo tutaj w pierwszym liście do Tesaloniczan, w 5:18, apostoł Paweł napisał tak: za wszystko dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Za wszystko dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. I drugi list do Koryntian, który mówi o tym, że również i Paweł przechodził różnego rodzaju cierpienie i doświadczenie. I w drugim liście do Koryntian, w 12 jest fragment, który opisuje o tym, jak Paweł prosił Boga o to, żeby zabrał z jego ciała kolec, który mu towarzyszył przez jego całe życie. I od 9 czytamy tak. Pan Jezus mówi do niego tak: wystarczy ci mojej łaski, w słabości doskonali się moc. Z tym większą więc przyjemnością będę się szczycił ze słabości. Tak chcę, by dzięki temu zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego chwalę sobie słabości, z niewagi, potrzeby, prześladowania, uciski dla Chrystusa. Bo kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny, ponad naturalną mocą, która pochodzi od Boga. Wystarczy ci mojej łaski, usłyszał Paweł. I czasami my potrafimy w naszej chorobie, potrzebujemy usłyszeć to, co usłyszał Paweł. Wystarczy ci mojej łaski. W słabości jesteś mocny. Dlatego, że ta moc nie pochodzi od ciebie, tylko ta moc w twojej chorobie, w twoim cierpieniu pochodzi od Boga. Bardzo często jest tak, że właśnie w tym momencie, kiedy cierpimy, chorujemy, uświadamiamy sobie, że jesteśmy bezsilni. Wszelka moc, która nas utrzymuje na powierzchni, wtedy to jest moc, która pochodzi od Boga. Myślę, że pamiętamy sytuację z listopada zeszłego roku, kiedy większość z nas chorowała. Kiedy byliśmy bezsilni. Kiedy cała nasza nadzieja była położona tylko i wyłącznie w łasce Bożej. Ja sam osobiście nie miałem siły wstać. Nie miałem siły funkcjonować. Tylko byliśmy zdani na łaskę Boga. Tylko byliśmy zdani na to, że Bóg nas przez to wszystko przeprowadzi w swojej mocy. A więc widzimy, że choroba nie jest stworzona przez Boga. Choroba jest rezultatem nieposłuszeństwa człowieka wobec Bożego Słowa. I to, co dzisiaj się dzieje w świecie, te wszystkie choroby, które są, to są rezultatem tego, że człowiek ciągle jest nieposłuszny Bogu. Że człowiek ciągle truje środowisko, w którym żyje i niszczy swoje ciało, dlatego że Bóg tak nie stworzył tego świata. Powodem choroby, która jest na świecie, jest to, że na świat wszedł grzech, który niszczy i ciągle niszczy to, co Bóg stworzył. Ale my, jako chrześcijanie dzisiaj, możemy mówić o czymś takim jak uzdrowienie. Możemy doświadczać uzdrowienia. I czym jest to uzdrowienie? W encyklopedii języka polskiego, kiedy otworzymy hasło na temat uzdrowienia, to czytamy tak, że to polega na zmianie i odnowieniu fizycznego ciała, aby mogło funkcjonować właściwie. I uzdrowienie, które czasami doświadczamy poprzez Boże działanie, jest tego efektem, że kiedy nasze ciało nie domaga, nie funkcjonuje tak, jak powinno, przychodzimy i stajemy w modlitwie przed Bogiem, prosimy Go o uzdrowienie. Prosimy, żeby dotknął się naszego ciała jako lekarz i uzdrowił je, żeby mogło wrócić do normalnego stanu i mogło funkcjonować tak, jak zostało do tego stworzone. Ale nasza wiara w uzdrowienie wynika z chrystologii, a więc wynika z nauczania na temat Jezusa Chrystusa. I Boże Słowo poucza nas na temat uzdrowienia w Księdze Izajasza, w 53. I otwórzmy ten fragment, bo tutaj się skupimy. 53 Księgi Izajasza. 4-5. Dlaczego chrześcijanin buduje swoją wiarę na uzdrowieniu, które pochodzi od Chrystusa? Ano dlatego, że w 53 prorok Izajasz zapowiedział to, co się wydarzy, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie na świat. 4-5 brzmi tak. Tymczasem On wziął na siebie nasze choroby, dźwigał nasze cierpienia,
A myśmy myśleli, że słusznie jest zraniony, uderzony przez Boga i umęczony. Lecz on został przebity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy. Spadła na niego kara w imię naszego pokoju, a jego ranami zostaliśmy uleczeni. I ta końcówka, która brzmi, a jego ranami zostaliśmy uleczeni. Wiecie, wielu teologów przez dłuższy czas toczyło wielkie dyskusje na temat tego, o co chodziło Izajaszowi w tym fragmencie, w tym proroctwie. Czy tutaj chodzi o to duchowe uzdrowienie, które mamy w ranach Jezusa Chrystusa? Czy chodzi o to fizyczne uzdrowienie, które mamy w ranach Jezusa Chrystusa? Bóg ma na względzie oba aspekty uzdrowienia. Ten fizyczny aspekt uzdrowienia i ten duchowy aspekt uzdrowienia. Dlaczego? Dlatego, że kiedy mamy dzisiaj Nowy Testament, to możemy właśnie zobaczyć to, że Izajaszowi chodziło o te dwa aspekty, a więc fizyczne i duchowe uzdrowienie. Fizyczne, Ewangelia Mateusza, 8 rozdział, 16-17 werset. Nawet możemy przeczytać od 14. Tutaj chodzi o uzdrowienie teściowe i Piotra. Tutaj widzimy te dwa aspekty też połączone ze sobą. Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, zastał tam jego teściową. Leżała złożona gorączką. Dotknął jej ręki i gorączka spadła. Wtedy kobieta wstała i zaczęła mu usługiwać. Widzimy tutaj ten fizyczny aspekt uzdrowienia, który jest w ranach Jezusa Chrystusa. Wraz z nastaniem wieczoru przyprowadzono do niego wielu opętanych. On zaś swoim słowem wyganiał duchy i uzdrowił wszystkich, którym coś dolegało. W ten sposób spełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza. On wziął na nasze słabości i poniósł ciężar naszych chorób. I tutaj w tym drugim fragmencie widzimy ten duchowy aspekt uzdrowienia w ranach Jezusa Chrystusa. Ale jeszcze Piotr w swoim liście, pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale, napisał tak. Pierwszy Piotra, drugi rozdział. Dwudziesty czwarty i 25 werset. On sam w swoim ciele zaniósł nasze grzechy na krzyż, abyśmy martwi dla grzechów, żyli dla sprawiedliwości, jego sińcami zostaliście uleczeni. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz zwróciliście się do pasterza i stróża waszych dusz. I tutaj Piotr mówi o tym duchowym aspekcie uzdrowienia, które mamy w ranach Jezusa Chrystusa. Dlatego poselstwo o zbawieniu jest też poselstwem, które dotyczy uzdrowienia, a przede wszystkim dotyczy tego duchowego uzdrowienia, które doświadczamy, kiedy wyznajemy grzechy i kiedy Bóg nas uwalnia od naszych grzechów. Grzechów, które zostały zapoczątkowane ze względu na nieposłuszeństwo wobec Boga i które wprowadziły chorobę na świat. Zobaczcie, że kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, uzdrawiał ludzi z wszelkiej choroby cielesnej, ale również tej duchowej. Mieliśmy te dwa przykłady, które czytaliśmy, ale też jest aspekt ten duchowy zapisany w Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale, w 11, od 11 do 19 wersetu, kiedy tam jest opisana historia, kiedy Pan Jezus uzdrawia 10 trędowatych. Tak? I kiedy idą w drodze, żeby pokazać się, jeden uświadamia sobie, że musi wrócić, żeby podziękować. I tam Pan Jezus mówi: idź, twoja wiara cię uzdrowiła. To jest ten duchowy aspekt tego uzdrowienia. Bo nie dość, że został fizycznie uzdrowiony z trądu, to jeszcze doświadczył duchowego uzdrowienia i uwierzył w to, że Jezus jest Bogiem. Uzdrowienie, które daje nam Pan Jezus, to nie jest uzdrowienie, które możemy wprowadzić w jakieś takie schematy, albo uzdrowienie, które możemy ograniczyć naszym sposobem myślenia. Bardzo często próbujemy wybadać, która metoda lepiej działa, a która mniej. Ale Boże Słowo uczy mnie tego, że Pan Bóg nie działa według jakichś schematów i metod, które my jako ludzie sobie wyobrażamy. Nie da się tego nauczyć. Nie da się uzdrawiania nauczyć. Dlatego też mówię o tym, że dzisiaj uzdrawianie, ten temat uzdrawiania jest na czasie, dlatego że ciągle słyszę i ciągle przychodzą do mnie maile z zaproszeniem na różnego rodzaju szkoły, które mają mnie nauczyć uzdrawiania.
Myślę, że w ciągu miesiąca jest około 10 takich maili, które gdzieś tam ktoś organizuje jakąś szkołę tego, żeby nauczyć się uzdrawiania. To jest dar. Boże Słowo pokazuje nam i mówi nam o tym, że to jest dar, którego nie jesteśmy w stanie się nauczyć w jakiejś szkole. To jest dar, który otrzymujemy poprzez działanie Ducha Świętego w Kościele po to, żeby nas zbudował i wzmocnił. Ten dar czasami jest dany jednej osobie na wiele, wiele lat, a czasami jest darem, który jest czasowym, jednorazowym, chwilowym. To jest dar, którym Bóg daje. I wiecie, dzisiaj jest wielu takich uzdrowicieli, którzy mówią, że uzdrawiają w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, którzy przeszli jakąś szkołę i oni są już fachowcami w uzdrawianiu. I dzisiaj, wiecie, oni dalej prowadzą jakieś inne szkoły, żeby pouczyć innych, jak uzdrawiać w imieniu Jezusa Chrystusa. To jeżeli są takimi uzdrowicielami, to niech idą do szpitala. I niech tam pokażą, jak się nauczyli uzdrawiać. Niech uzdrawiają. Niech pokazują, jak ludzie wstają z łóżka, jak ludzie są uwalniani od choroby. Nie da się nauczyć tego, dlatego że nie możemy pozwolić na to, żeby ograniczać Boga do naszego sposobu myślenia i do naszych schematów, które sobie wypracujemy. Bóg działa ponad to wszystko. I Bóg działa wtedy, kiedy chce. I uzdrawia tak, jak chce i poprzez kogo chce. Czasami chory nie musi mieć nałożonych na siebie rąk. Wystarczy, że on sam się pomodli i przychodzi uzdrowienie. Amen? Nie trzeba po prostu żadnego uzdrowiciela. Mamy to robić w imieniu Jezusa Chrystusa, tak jak to robili apostołowie, a więc mamy naśladować apostołów i ufać w to, że jeżeli taka jest Boża wola, to Bóg nas uzdrowi. Nie potrzebujemy tutaj ściągać jakichś uzdrowicieli. Każdy z nas może doświadczyć tego daru i każdy z nas może położyć rękę na drugą osobę, która choruje, żeby doświadczyła uzdrowienia. Chciałbym jeszcze powiedzieć na temat cudu uzdrowienia i procesu uzdrowienia, dlatego że to są dwa różne elementy, które czasami gdzieś są dla nas niezrozumiałe. Co to jest cud uzdrowienia? W prosty sposób mówiąc, cud uzdrowienia następuje w chwili, kiedy się o to modlimy, albo za chwilkę po tym, kiedy nakładamy na kogoś ręce, modlimy się i człowiek doznaje uzdrowienia. To jest cud uzdrowienia, natychmiastowe Boże działanie. Ale też jest proces uzdrawiania, który trwa. Może trwać miesiąc, dwa, trzy, może nawet latami trwać ten proces uzdrowienia, zanim człowiek zostanie uzdrowiony. Ale ja wierzę w to, że to uzdrowienie, które jest procesem uzdrawiania, pochodzi od Boga. Że Bóg pomału uzdrawia każdy etap, każdą część naszego ciała po to, żebyśmy czasami nie popadli w pychę. Tak, że o, teraz Bóg przeze mnie zadziałał, Bóg mnie uzdrowił. Czasami potrzebujemy takiego procesu uzdrawiania, żeby jeszcze bardziej zaufać Bogu, jeszcze bardziej położyć nadzieję w naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie. Zobaczcie, że w liście do Jakuba Jezus daje nam, poprzez Jakuba Bóg daje nam taką receptę na to, jak do tego uzdrowienia mamy podchodzić. Jak powinniśmy modlić się o uzdrowienie w kościele, w zborze, w społeczności, w której jesteś. Fragment, który zdamy dobrze, bo go czytamy każdego dnia, kiedy mamy wieczerze, każdej niedzieli, kiedy mamy wieczerze, od 13 do 16 wersetu. Tutaj Jakub, brat pański, napisał tak. Czy jest wśród was ktoś w nieszczęściu? Jeśli tak, niech się modli. Cieszy się ktoś, niech śpiewa pieśni. Czy ktoś pośród was choruje? Jeśli tak, niech przywoła starszych kościoła i niech się modlą nad nim wraz z namaszczeniem go oliwą w imieniu Pana. Modlitwa wiary uratuje chorego i Pan go podźwignie, a jeśli dopuścił się grzechów, będą mu przebaczone. Wyznawajcie zatem grzechy jedni drugim i módlcie się o siebie nawzajem, abyście w ten sposób zostali uzdrowieni. Modlitwa sprawiedliwego może odnieść wielki skutek. To jest taka recepta, która została przygotowana przez Jakuba, tego jak powinniśmy podchodzić do uzdrowienia. Zobaczcie, że w tym fragmencie Jakub mówi, do kogo należy inicjatywa o to, żeby ktoś był uzdrowiony. Jakub mówi, jeżeli ktoś choruje, to on powinien przyjść do wspólnoty i prosić o modlitwę. A więc inicjatywa modlitwy o uzdrowienie powinna być w człowieku, który doświadcza choroby, który doświadcza cierpienia. On jest inicjatorem takiej modlitwy. Kto może namaścić olejem i kto może nałożyć ręce? Apostoł Paweł, Jakub mówi tutaj, że jeżeli jest to czynione w społeczności Kościoła, a więc we wspólnocie, mają to robić starsi, prezbiterzy, biskupi.
ci, którzy są namaszczeni i powołani do tego, żeby prowadzić pańską czodę. To są ci, których Bóg powołuje do tego, żeby stali na przodzie i modlili się o osoby, które potrzebują modlitwy. Do czego są potrzebni starsi w Kościele i w czasie tej modlitwy? Do tego, żeby doprowadzić człowieka, czasami może nawet i grzesznika, do tego, żeby pojednał się z Bogiem, a potem dopiero namaściwszy go oliwą modlić się o jego uzdrowienie. Bo tutaj Jakub mówi o tym, żebyśmy wyznawali grzechy jedni drugim i modlili się o siebie nawzajem, abyśmy w ten sposób zostali uzdrowieni. A więc przede wszystkim starsi są potrzebni do tego, żeby doprowadzić do pojednania człowieka z Bogiem, a potem modlić się z namaszczeniem o uzdrowienie dla takiego człowieka. Dokonać namaszczenia. Dokonać tego, co też jest napisane w Bożym Słowie, dokonać namaszczenia go oliwą w imieniu Pana. Ta oliwa nie ma mocy, tak jak kiedyś mówiłem. Ta oliwa to jest zwykła oliwa jako znak, symbol. To Jezus uzdrawia. Nikt z nas nie ma takiej mocy. To Jezus uzdrawia poprzez Ducha Świętego. Jeżeli chorujemy, to nie męczmy się. I nie szukajmy uzdrowicieli. Ale przyjdźmy i skorzystajmy z Bożej łaski, bo przez modlitwę i namaszczenie w imieniu Pana możemy doznać uzdrowienia. I nie mamy co się krępować, nie mamy co się wstydzić, nie mamy czego się bać, dlatego że nikt nikogo tutaj w Kościele nie osądza, nikt nikogo tutaj w Kościele nie wytyka palcami, że ktoś wychodzi do modlitwy o uzdrowienie, bo może potrzebuje takiego uzdrowienia. Nikt nas nie jest w sercu i w umyśle tego człowieka, który wychodzi do przodu. My mamy jako te sługi Boże robić to, co do nas należy. Modlitwa o chorych jest jakby zadaniem Kościoła. Bo zobaczcie, że Pan Jezus w Ewangeliach mówił o tym, że kto potrzebuje lekarza? Chorzy czy zdrowi? Chorzy potrzebują lekarza. A więc naszym zadaniem, naszą posługą Kościoła jest to, żeby nieść nadzieję i uzdrowienie tym, którzy są chorzy. A więc naszym zadaniem jest nieść Ewangelię wszystkim, a kto skorzysta, dzięki Bożej łasce doświadczy uzdrowienia. Bo lekarza potrzebują chorzy, a nie zdrowi. I teraz to pytanie, które też było już zadane. Dlaczego Bóg nie uzdrawia wszystkich? Dlaczego Bóg nie uzdrawia wszystkich? Myślę, że spotykaliśmy się z tym pytaniem. Odpowiedź jest prosta. Dlatego, że Bóg jest suwerenny w swoich decyzjach. Dlaczego jak stajesz w kolejce i ktoś o ciebie się modli, to ta pierwsza osoba zostaje uzdrowiona, ty nie zostajesz uzdrowiony, a ta osoba, która za tobą zostaje uzdrowiona. I zadajesz sobie pytanie. Brak mi wiary? Jest jakiś grzech w moim sercu? Coś zrobiłam? Coś zrobiłem, co Bogu się nie podoba? No nie. Bóg jest suwerenny w swoich decyzjach i to Bóg decyduje, kto zostanie uzdrowiony, a kto nie zostanie uzdrowiony. My jako Jego stworzenie powinniśmy przyjąć i zgodzić się z Bożą decyzją. Może nie dzisiaj, może za rok, może za dwa, a doświadczysz uzdrowienia. A jeżeli nie doświadczysz uzdrowienia, to co, to Bóg cię nie kocha? To Bóg nie jest pełen miłosierdzia i miłości? No nie. Przyjdzie uzdrowienie w wieczności. To jest to doskonałe uzdrowienie, którego też mamy oczekiwać. Tam już nie będzie płaczu, skrzytania zębami, nie będzie bólu, nie będzie cierpienia, nie będzie nic. To będzie pełne uzdrowienie, którego doświadczymy w Jezusie Chrystusie. I chciałbym ci powiedzieć, bracie, siostro, przyjacielu, ty, którzy będziesz tego odsłuchiwał w przyszłości, że choroba nie jest najgorszą rzeczą, która może przyjść w twoim życiu. Choroba nie jest najgorszą rzeczą, która może spotkać człowieka. Najgorszą rzeczą, która może zdarzyć się w życiu człowieka, jest to, kiedy odrzuci zbawienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Amen? To jest najgorsza rzecz, dlatego że ta rzecz powoduje to, że trafiamy do piekła i tam już nie ma powrotu. Nie ma żadnego pośredniego miejsca, w którym będziesz mógł odpokutować za swoje grzechy. Jeżeli odrzucisz zbawienie w Jezusie Chrystusie, to nie licz na to, że doświadczysz uzdrowienia, które On daje ze swojej łaski. Amen. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili właśnie o takie uzdrowienie nas. Żebyśmy się wzajemnie modlili dzisiaj o nas. Żebyśmy jako wspólnota też stanęli w takiej, wiecie, prostocie przed Panem i prosili o to uzdrowienie, które może dać nam tylko Pan.